Cześć, teraz kolejna część odnośnie naszej ścianki. Położyliśmy wałkiem dwie warstwy masy finiszowej, przeciągnęliśmy ją pacą, teraz będziemy szlifować. Do szlifowania użyjemy sobie aerosendera o gradacji 220, po czym jest tutaj dość sporo takich batów, błędów porobionych na tej ścianie. I pokażemy, zamalujemy je ogólnie później primerem, po czym położymy już punktową masę po to, żeby to wyrównać i jeszcze raz położymy primer. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak widać, nie trwało to zbyt długo ze względu na to, że masa była nałożona już bardzo gładko, także mieliśmy bardzo mało szlifowania. Teraz przystąpimy do odpylenia ściany i później postaram się zobaczyć z bliska wszystkie te skazy, które są. Do szlifowania użyję dust eatera, trochę większego urządzenia niż nakładka Aero Duster na Aero Sander. Podczas szlifowania pomogłem sobie, wykorzystując jeszcze kij R090, przedłużając tak jakby swoją rękę, prawda, czyli z jednej strony reflektor postawiłem, z drugiej strony z oddali mogłem patrzeć, co jest doszlifowane, a co nie. No, bardzo fajne rozwiązanie ze względu na to, że nawet pył, który opada, nie opada bezpośrednio do nas. Jeżeli mielibyśmy na przykład szlifować sufit, no to normalnie byśmy sypali to na siebie, używając przedłużacza, czyli kija. No, cały ten pył, prawda, spada nie na nas, tylko obok. Mając już odpyloną ścianę, możemy przystąpić do nakładania primera na tą ścianę, po czym później znowu wyrównamy te niedoskonałości masą. Do sprowadzenia primera PVA Magica będziemy używać wałek Ustera Produza w rozmiarze 3/8 cala, czyli mniej więcej około 10 mm. Wałek uprzednio lekko spryskałem wodą, teraz pomoczyłem trochę w farbie, zostawiamy go na około 5 minut, żeby farba doszła do samego środka tubusa i będziemy malować. Pomalowane, poczekamy aż wyschnie. Książkowo najlepiej byłoby poczekać do dnia następnego. No, my podejrzewam, że zrobimy niezgodnie z książką, także w przeciągu kilku godzin będziemy już narzucać masę. Minęło już trochę czasu od nałożenia podkładu, także teraz będę uzupełniał te niedoskonałości na tej ścianie zieloną masą Profoma żywiczną. Będą to oczywiście bardzo cienkie warstewki, żeby tylko i wyłącznie wypełnić, wyrównać. Masa już nam doschła, także teraz przystąpimy do szlifowania, używając jeszcze raz aerosendera z papierem koruntowym 220, jak później odpylanie aero duster, w zasadzie dust eater, większą odmianą, i później podmalujemy to mniejszym wałkiem, też produzem, z tą samą długością włosia i już bardziej punktowo, oczywiście cieniując te miejsca, żeby wszystko ujednolicić. Co da nam ten podkład, ten primer cały, to, że będzie równo ustabilizowane podłoże. No, możemy zaczynać. Ponieważ masę nałożyłem bardzo cienko, nie ma potrzeby nie wiadomo jak dużego szlifowania. To, co jest istotne, że podkład nie będzie się jakoś tak zbytnio bardzo szlifować. W związku z tym nie narobimy sobie jeszcze więcej błędów niż zrobiliśmy wcześniej, tak? Dust eater. Tak jak mówiłem, używamy wałka Produza FTP 3/8 cala, czyli dokładnie to, czym malowaliśmy wcześniej, i używamy farby Magica PVA Primer.
przy takim oświetleniu ciężko jest zauważyć, gdzie faktycznie nakładaliśmy tą masę, dlatego że jest to zbyt jasno. Natomiast to, co mówiłem wcześniej, podkład jest lekko, ma lekko złamaną biel, w związku z czym doskonale teraz odróżnia się to, gdzie widać, tu gdzie nakładaliśmy masę, a gdzie jest podkład. Tak czy inaczej, malując, musimy to wycieniować na większej powierzchni, czyli jak nawet nałożyliśmy masę dokładnie tutaj, to i tak musimy wyjechać troszeczkę dalej, żeby wycieniować, żeby wszystko zrównać. No, mniej więcej tak jak w lakiernictwie samochodowym. Czekamy, aż to wszystko wyschnie i będziemy mogli później aplikować już farbę nawierzchniową.